Dzień dobry Państwu. Jesteśmy po prawie dwugodzinnej konferencji, spotkaniu z komendantem głównym policji nad inspektorem Szymczykiem. Spotkanie nasze dotyczyło pisma, w którego posiadanie weszliśmy w ciągu ostatnich dni. Pisma datowanego na 13 marca 2018 roku, skierowanego z Komendy Głównej Policji do komendantów wojewódzkich policji i komendanta stołecznego policji w sprawie likwidacji statystyk dotyczących kosztów zabezpieczania imprez masowych. Imprez masowych zarówno komercyjnych, jak i imprez masowych związanych, nazwijmy to, z działalnością polityczną, aktywnością polityczną obywateli. Policja agreguje, gromadzi dane dotyczące kosztów zabezpieczania imprez masowych w dwóch systemach. Tak było dotychczas. Pierwszy system to system SESPOL i drugi system to system PRIM, czyli policyjny rejestr imprez masowych. Dzięki danym zbieranym w tych systemach na pytanie kierowane przez posłów w imieniu obywateli, jakie były koszty zabezpieczania, na przykład rocznic, miesięcznic smoleńskich albo rocznic innego rodzaju, gdzie policja była bardzo aktywna i obecna w dużej liczbie, oraz zabezpieczania imprez masowych, mogliśmy uzyskiwać szczegółowe informacje. Na skutek zmian wprowadzonych przez to pismo, gdzie czytamy, zacytuję, w systemie SESPOL, w polach odnoszących się do szacunkowych kosztów poniesionych na zabezpieczenie imprez masowych należy przyjąć domyślną wartość zero przypisywaną przez system. Informacji na temat rzeczywistych kosztów nie otrzymamy. Policja świadomie rezygnuje, tłumacząc to zbyt rozbudowaną biurokracją, z gromadzenia tego typu danych. I my na tego typu działania zdecydowanie się nie godzimy i protestujemy. Uważamy, że tego typu dane, dane finansowe, pozwalają z jednej strony pokazywać obywatelom, jakie są rzeczywiste koszty angażowania policji w różnego rodzaju wydarzenia, pozwalają oceniać obywatelom, czy to zaangażowanie nie jest nadmierne i czy po prostu podatnicy nie ponoszą zbyt dużych kosztów związanych z użyciem przez obecną władzę policji w różnego rodzaju sytuacjach. Szanowni Państwo, chciałbym to bardzo jasno powiedzieć. Z wielkim szacunkiem podchodzimy do pracy polskiej policji, ale stanowczo sprzeciwiamy się wykorzystywaniu policji jako narzędzia w walce politycznej. Stanowczo sprzeciwiamy się wykorzystywaniu policji jako narzędzia do ochrony prywatnych, masowych imprez. Nie może być zgody na odejście od informowania opinii publicznej o rzeczywistych kosztach. Decyzja Komendy Głównej Policji jest naszym zdaniem niezgodna z prawem. Jest niezgodna z prawem dlatego, że polska policja jest jednostką budżetową. Że polska policja musi informować obywateli o kosztach, które ponosi w związku ze swoją działalnością. Pokażę Państwu dwa pisma. Pierwsze pismo to jest datowane na 9 marca 2018 roku. To jest pismo, które informuje mnie, jest skierowane do mnie o kosztach miesięcznic smoleńskich. Dziwnym trafem, zapewne przypadkowo, 4 dni później, czyli 13 marca 2018 roku, do wszystkich komend wojewódzkich w Polsce zostaje wysłana informacja o rezygnacji z informowania opinii publicznej o kosztach. Znaczy, w takich sprawach nie ma przypadków. Dzisiaj próbowano nam powiedzieć, że jest to tylko kwestia biurokracji. Ale jak nazwać fakt, że wtedy, kiedy te bulwersujące informacje o użyciu prawie 4000 policjantów do zabezpieczenia miesięcznic wychodzą na światło dzienne, dziwnym trafem polska policja rezygnuje z tych informacji. Szanowni Państwo, dzisiaj stawiamy tezę, że polski rząd próbuje ukryć koszty przed polskim obywatelem. Polscy obywatele na podstawie dostępu do informacji publicznej za pośrednictwem również swoich parlamentarzystów mają prawo do uzyskania tej wiedzy. Przez zmianę decyzji polskiej policji nie dowiecie się Państwo, ile kilometrów przejechała polska policja, zabezpieczając różnego rodzaju imprezy masowe. Nie dowiecie się Państwo, ile paliwa zostało wykorzystane na ten cel. Nie dowiecie się Państwo, ile godzin pracy policjantów zostało przeznaczonych na zabezpieczenie różnego rodzaju partyjnych imprez Jarosława Kaczyńskiego. Nie dowiecie się wreszcie, jaki jest koszt całego przedsięwzięcia. Tylko że policja, ulegając niejako politycznym wpływom, bo wszystko na to wskazuje, że tak właśnie jest, de facto zabiera sobie narzędzie, z którego sama korzystała. Bo narzędzie w postaci systemów statystycznych jest potrzebne do planowania i do właściwego ustalania budżetu polskiej policji, tak abyśmy wszyscy mogli czuć się bezpiecznie. Dzisiaj to podstawowe narzędzie zostaje obcięte.
No bo jak nazwać fakt, że w rubrykach, gdzie polska policja do tej pory musiała wpisywać ilość użytych sił i środków, teraz policjanci w całej Polsce mają nakaz wpisywać zero.